Witam wszystkich. Dzisiaj pokażę Wam, jak bez użycia takich koszyków po prostu podłączyć tutaj bateryjkę, żeby po prostu miała styki do płytki kontaktowej. No oczywiście są różne koszyczki, tylko że Wy akurat albo nie będziecie mieli takich koszyczków. Różne są po prostu typy i podwójne, i poczwórne, i po sześć, i długie, i małe. No ale co zrobić, jak na przykład chcecie podłączyć takie dwie maluteńkie bateryjki, o, jak na przykład tutaj, czy taką bateryjkę. No też można z tego wyjść, po prostu są już takie koszyczki, o, żeby to podłączyć. Podłączyć do tego tutaj na przykład z jednej strony i tutaj z drugiej strony i zasilimy naszą płytkę kontaktową tam na układzie. Ale nie mamy takich koszyczków czy takich uchwytów i chcemy po prostu podłączyć. Baterii żadnych nie lutujemy, ewentualnie zgrzewamy. Jak będę miał chwilkę czasu, pokażę Wam taką zgrzewareczkę domowej roboty, żeby po prostu zgrzać do niej taki przewód do wlutowania. Do każdej w sumie się da to zgrzać, a dzisiaj pokażę Wam prosty sposób, jak to połączyć z naszą po prostu płytką. Co nam będzie potrzebne? Albo dysk mały, albo dysk po prostu duży. Te dyski rozbierzemy, na przykład pokażę Wam tutaj na przykładzie tego małego. Rozbierzemy ten dysk, podkręcamy tutaj wszystkie śrubki, jak już pokazywałem w którymś z filmów, jak to rozebrać. Tu znajduje się magnesik. On wygląda, powiedzmy, w ten sposób. Tutaj jest, o, taki magnes. Trzeba go tutaj wstawić w imadło, lekko tu pyknąć młotkiem. To się troszeczkę odkrzywi i magnes nam po prostu zejdzie. To mamy taki magnes. Tu są różne magnesy, cienkie, małe, duże. Przyjmujemy, że chcemy podłączyć razem dwie bateryjki 1,5-woltowe, jak powiedziałem, nie lutujemy, tylko zgrzewamy, czyli korzystamy z naszego magnesu wyjętego. Tu stawiamy na magnesie bateryjkę, już nam po prostu trzyma i dodajemy po prostu drugą. Też już trzyma, widzicie? Są dwie bateryjki na jednym magnesie i dołączamy drugą część po prostu magnesu. Zobaczcie, już mamy tutaj cały układ. Z tej strony możemy dołączyć tak, z tej strony dołączamy tak. Mamy cały układ, który trzyma po prostu baterię. Chciałbym teraz naszą płytkę stykową z naszą elektroniką zasilić z tej oto bateryjki 1,5-woltowej. Oczywiście nie lutujemy, nie mamy koszyczka i robimy w ten sposób. Magnesik już nam po prostu trzyma. Z drugiej strony też magnesik. Może, o, może tak, żeby to dobrze trzymało, czyli już mamy magnesik, magnesik, zobaczcie, czyli mamy, dołączamy z jednej i z drugiej strony i mamy całe połączone zasilanie. Dwie końcówki dołączamy do naszej płytki kontaktowej. Łącząc dwie bateryjki w ten sposób, czyli w szereg, jedna za drugą, zwiększamy napięcie. Łącząc równolegle, zwiększamy prąd, czyli będzie 12 V, ale będzie nam chodziło prawie dwa razy dłużej. I jeżeli byśmy chcieli w ten sposób, znowu dołączamy tutaj do naszego magnesu z jednej strony. Z tej strony przykładamy nasze pomiarowe, tak zwane uchwyty, a z tej strony dołączamy drugie. I mamy styk wyjściowy bez użycia jakichkolwiek koszyczków. To jest oczywiście do prób, do płytek stykowych, jeżeli chcemy sprawdzać z baterii. Przy budowaniu moich tych prostych układów chciałbym, żebyście raczej korzystali z bateryjek chwilowo. Wiem, że to kosztuje i to troszkę wynosi, ale układy na pewno Wam będą działały. Korzystacie z zasilaczy nieodpowiednich. Zrobimy taki po prostu zasilacz, który będzie prosty,
z regulacją oczywiście prądu, bo to jest dla Was najważniejsze, bo od razu coś palicie albo coś Wam nie działa. W takim razie do zobaczenia w następnym filmie.